No i jesteśmy. Nareszcie, po tych wszystkich latach. Ja nie wiem, czy to znaczy to na pewno właściwe miejsce, czy on ją szukał wieczność, że jej szukał ileś lat i ta żona tam czeka w statku ileś lat, zahibernowana, czy jak to działa. Chyba o to chodzi. Gdzie jest ukryte? A, to jest prawdziwa miłość, nie? A wiecie, co on zrobi? On z tą żoną ten... Jakieś urządzenie maskujące. On tą żonę odmrozi, ale już będzie stary, ona już go nie będzie chciała. Zasilane przez 3 odległe generatory. Wygląda to, że muszę je wyłączyć. Przynajmniej mam tu ich namiary. No nieźle. Więcej podróży i teraz z powrotem. Dobra, wschodni generator. Moi drodzy. Jakaś postać, co? Wznoszenie się do życia wiecznego z bliskimi. Symbol wieczności. Alarm o naruszeniu bez zabezpieczeń. Symbol wieczności. To jest jakaś drabina. Tu na pewno trzeba iść do góry, ale trzeba tu coś musi podjechać. Nie działa. Nie działa. Działa. Powiem wam tak, tu mi się wydaje, to tu musimy ten komputer pewnie pomolestować troszeczkę. I coś się wydarzy. Terminal, tłumaczenie. Dozownik Rudy, kruszarka Rudy, huta Rudy. Aha. Obecny cel, dozownik Rudy. O, idealnie. O to mi właśnie chodziło. Tłumaczenie. Czekajcie, w ogóle ja zrobię tak. Dobra. Wózeczek jest napełniony. No to mamy tak, dozownik Rudy mamy zrobiony. No to co? No to kruszareczka, nie? Jak nic, kruszarka tutaj musi być. Bo już żeśmy dozowni... To jest logiczne. To brzmi sensownie. Dobra, ale to jest w tej kruszarce i co dalej? Wiecie, o co chodzi? Co z tego, że to jest w kruszarce? O fuck! Czekajcie, bo ja tego nie zrozumiałem do końca. Dobra, to tych przełączników nie przełączamy.
Ale nie wiem w ogóle, czy mam to napełniać. A, bo to blokowało, dobra. Ale dalej nie wiem, co trzeba zrobić. Czy jakby rozumiem, że mam to napełnić raczej. Kurde, mogę tam teleport zostawić, bym się tam od razu cofnął. Gdzie jest ta huta rudy? No to trzeba skruszyć, a żeby to skruszyć, to nie wiem, co trzeba zrobić. Dobra, dałem do kruszarki, teraz zjadę w dół. Tylko jak to znów do mnie strzeli, to będzie przypał, nie? Dobra, już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba się stamtąd wyteleportować, one się nawzajem zabiją. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo strasznie wolno te strzały lecą mi. Tam mi się nie chce jeszcze iść. Czyż wiecie co? O fuck, nie wiem, czy sobie nie wyłączyłem tego teleportu, który tu już był. O, ja wyłączyłem sobie. Pierdolę. Ile razy można to samo robić? Dobra. Odjadę tylko wózkiem. No sprawdzę, czy to się sprawdza, nie? Albo się te kule po prostu rozwalą i to nie o to chodzi. Zobaczymy. No niezły teleport, nie, nie. Tutaj. Dobra, teraz pojadę. Jak strzelą, to się przeniosę, nie? I zobaczymy. No mówię, może się rozwalą, może nie. Może dobrze, może niedobrze. Jedzie? Teraz zobaczymy. Dobra, rozwaliły się, widzicie? Dobra. Dobra, zakładam, że to tak czy siak muszę napełnić. Teleport na wózek nie ma, bo on idzie do momentu, kiedy tam jest ta kruszarka i znika teleport, bo jakby kruszarka wjeżdża, on wjeżdża w kruszarkę, nie? Dobra. Ja myślę, że do kruszareczki trzeba. Bo to po kolei musi iść, zakładam. Tylko jakoś trzeba będzie kruszarkę uruchomić. Tam jakieś przewody od niej idą, czy co?
Dobra. Jest tu jakiś terminal, tłumaczenie. Informacje. Ilość sekcji 2, max temperatura sekcji 150, max temperatura całkowita. Temperatura sekcji 50, temperatura sekcji 52, temperatura pieca 100. Czyli to jest na pewno za mało, nie? O, jakie roboty tam latają, to już sobie wezmę pancerz, ten odbijanie. Tu raczej teraz za wiele nie zrobię, tu się pewnie piecuje. Zobaczmy, co tu się robi, tu się coś przestawia. Jakieś dziwne, bo czemu on jest taki niestyknięty jakby? Statystyki huty. Nie do końca czaję. Nie do końca czaję to. A, bo to jest tak, dobra. Nic się nie dzieje. No chyba, że do huty go wyślemy, co? Nie no, miała być kruszarka najpierw chyba, co? Jak myślicie? Może to jakoś inaczej musi być poukładane. Coś się zmieniło? Informacje, stan. Nic się nie zmieniło. No nie wiem, mogę jeszcze tylko tam u góry przestawić, żeby on jechał do tego. A, tu jest jeszcze komputer. A, dobra, dobra, już widzę. Zostawię sobie tu teleport. Przełączę, żeby on jechał do huty, wrócę się tam. I będzie git. No, jest panel. Nie zauważyłem go. Widzicie, ten teleport znika jak ten. Ale mogę sobie tu dać, bo i tak będę musiał to przestawić później pewnie. Ty, no nie mogę. O, fuck, dobra. Chyba trzeba go na ten, do góry przewieźć, wiecie? Do dozownika rudy, bo on zasłania po prostu. Chyba, że na czworaka dało się pod nim przejść. Nie wiem. Tak na czworaka może chodzić. Bardzo możliwe, że się dało to zrobić. Hmm.
zostawię tu tego. Tu się chyba tą kruszarkę da włączyć. Jak myślicie? Moi drodzy, losowanie, konkurs na wejściówki na eSport Now się skończył. 4 osoby się tylko zgłosiły, a było 10 wejściówek, więc myślę, że chłopaki tam dostaną. Może zaraz tam zerkniemy. Myślę, że chłopaki mogą dostać po tym. Elo. O, jest, dobra. Elo. Co tam, w co grasz? Nadal w tą logiczną grę dziwną? Tylko czekaj, bo chyba utknąłem właśnie. Miałeś zmieniać tej gry? Jak kurde ostatnio tu można przejść, fuck. Czy ja nie miałem zmieniać tej gry? No to właśnie spytałem. Ale była zasada fajna jest, wiesz. Serio, ci się podoba? Tak, jest świetna, jest. Jest tak zajebista po prostu. Ale że co, że te zagadki? Wiesz co, jest bardzo ładna, muzyczka se gra, ta historia jest taka, że wiesz, że kurde przygoda. Wiesz, o co chodzi? Ja nie rozumiem, o co chodzi z tymi 4 znaczkami, co ty masz? Jakie 4 znaczki? A, bo ja mam jakieś moce takie dostałem. W świątyni życia, starej śmierci. No i takie zagadki tu są. Wiem, ja teraz Stellarisa stary trenuję. Żebyśmy pokonali kogo obcych. Jak ci poszedł tam ten save, co grałeś? Czekaj, bo to źle to zrobiłem, bo to musi być tak. To musi być na dole i ja wtedy muszę to robić. Czy ja nie ustawiłem teleportu? O Boże. Jak mi poszedł Stellaris? Nie, no ja już jestem mistrzem Stellarisa, nie? No porobiłem, zacząłem atakować, wiesz, miałem taką armię 30 tam ileś tysięcy, nie? Do tego jeszcze wasalice porobiłem taki, że każdy ze mną atakuje. No nagle się okazuje, że wiesz, że przeciwnik ma tam 5 tysięcy czy coś. Właśnie, jak działają te planety? Bo ja tam widziałem, że można mieć maksymalnie 5 planet i co potem? A, i później robisz sektory z nich. Musisz oddać je, komputer nimi steruje. Ale nadal kolej... są twoje? Tak, ale komputer nimi steruje, możesz mu dać. A masz jakiś wpływ? Jak w Endless Legends przykład... możesz ustawić, co mają robić. Aha, ale dostajesz za nie bonusy, tak? W sensie, wiesz, minerały i tak dalej. Czekaj, wiesz co, ja jedną rzecz muszę sprawdzić. Tak, tak, wszystko za... Znaczy on ci oddaje ileś tam, jakby taki podatek ci płaci. Okay, kurde, no super mi się ta gra podoba, no, ale muszę... Na kruszarkę wróćmy. I teraz na hutę. Tak, miałem dziwne wrażenie, że to po prostu nie pojechało. Ty, to stoi tam. No gówno, no to teraz by trzeba było ten piec jakoś podkręcić, żeby, bo już my jesteśmy w hucie, tak? Ludzie są, nie gra w gry, bo boi się, że wam się znudzą, tylko mu się nie chce. Mi się nie chce wgrać. Mi się nie chce. Ja na przykład ta gra mi się bardzo mnie wciąga i mi się podoba i chcę sobie w nią grać i dlatego gram. I dlatego jestem szczęśliwym streamerem, bo gram w to, co lubię, w to, co chcę, a nie tam, wiecie. Patrzcie na Soa, to jest właśnie szczęśliwy człowiek. Szczęśliwy tak streamer. Musicie robić. Żeby tak być. No dobra, coś trzeba na pewno z tymi piecami zrobić. Nie wiem, no to mam jakoś poprzestawiać, myślicie? Chyba, że to tak jakoś trzeba zrobić. Nie wiem, co o tym goniu myślisz? Nie wiem, dziwna ta gra jest. Ja jej nie, ten, tych zagadek niektórych nie rozumiem. Najbardziej mnie zdziwiło tamto, co byłeś w tym, tamto tą wodę odkręciłeś. A, już wiem, musiałeś dobra, się już pół wiem, kilometra cofać. Ja nie lubię takich gier. Ja też nie lubię. Ja lubię, jak zagadki są trudne, a nie wymagają, kurde, 10 godzin, żeby odkręcić kurek. Teraz jest dobrze chyba. Nie, no jak nie? Wygląda git, nie? Wiesz, o co chodzi? Nie to wiem. Się składa w taką całość, że tak powiem.
Ja idę sobie w Stellarisa grać, będę tu wracał co jakiś czas. A ja się zastanawiam, chyba że tu gdzieś coś trzeba jeszcze podłączyć. Może tu jest coś urwane. Nie. Pierw tam musisz ustawić. Teraz to tam masz jakiś przycisk, ta strzałeczka czerwona w dół. Przecież to jest przycisk do windy wzywania. A, czekajcie. No nie, to jest na pewno do tego. To jest do tego, a to jest do tego. No i co, tak było chyba, nie? Pasuje, ale coś jest nie tak. Co jest nie tak? Te zielone kawałki musisz dać bliżej windy chyba. Czemu by miały być bliżej windy? Wiecie, o co chodzi? A może winda nie może być na dole, no nie wiem. Zobaczę, może winda nie może być. Może ona coś przerywa. Też nie. Nie wiem. Nad windą. Co nad windą? Przeczytaj, co napisałem wyżej, Jakub. A wy nie widzicie tych pasków, które taki... wzorek układają, są musi te kable dokładnie wzorkiem powyżej i niżej kabla dokończyć, ale ja, no widzę je, ale ja już tak zrobiłem. Tak? A, wzorek, czekajcie. Widzę ten wzorek, czekajcie, zaraz go dopatrzymy się jeszcze. Jaki ten wzorek jest? Krótkie, długie. Tu jest krótkie, długie. Strasznie blisko, tu musi być takie coś, czuję. Chyba jest tu. Później będzie długie. Krótkie i długie. Jest, dobra. Winda jedzie.
Nie, dobrze, dobrze. Po prostu to się udało na dwa sposoby ułożyć, nie? Jak tam terminal huty. Zajebiście, dalej nic. Co ja mam zrobić teraz? Aha, teraz już to może przejechać tu, tak? Rozumiem. Wcześniej nie chciało za bardzo. Dobra. I teraz powinno pojechać już do tej huty, tak jak ustawimy. Zajebiście, dobra. To nie domofon, to obiad mi się zrobił, wiecie? Co? Zjebałem coś, czy dobrze zrobiłem? Jak myślicie? Bo ja rudę tam rzucam, a nie... Nie wiem, czy ja dobrze robię. Tak, ale ja rudę wrzucam. Ruda to nie jest węgiel. Tak? A ja muszę tu temperaturę jakoś podnieść. Nie wiem, czy znacie różnicę między... Między jednym a drugim. Nie mam uszkodzić tu jakiś generator, więc zakładam, że jak przepali się ten piec, to on się uszkodzi, nie? Fajnie, że tu miałem teleport i... Wejdź tam, gdzie sprawdzasz statystyki pieca i idź w prawą stronę. Tam się nie da przyjść w prawą stronę. Czy tam ściana jest? Chyba, że się otworzyła. Nie ma. No, to jest bezpieczne. Zgodnie z zasadami BHP przechodzimy tu. Nie każcie mi tak trzy razy robić, bo się wylewu dostanę.
Jaki robocik? Nie ma tu żadnych robocików. Nie, bardzo możliwe, że po prostu to trzeba wykonać tą czynność 2-3 razy i to się wtedy zrobi, nie? Ale to by było dość irytujące, no ale może, no nie wiem. Co? Ja sobie tu teleport ustawię. Jeszcze w lewo pobiegnę zobaczyć, co tam jest. Wszystko poszło, bum bum bum. Generator uszkodzony. Tak? O fuck. Nie trafiłem, naprawdę? Ufa, znów to samo. No, dobra, już nie robię tego na szybko. No, what the fuck? Nie mam pytań. Ja pierdzielę, no. Co to jest? Jakaś winda? Co tu zrobić, bo to rozumiem, że... A nie, czekajcie. A, bo to trzeba doprowadzić gdzieś. Thank you.
I co teraz? Jak tu się przedostać na sam koniec? Aha, to... Kurde, coś było, ale coś to zgubiłem. A, tak można jeszcze zrobić. Dobra. I teraz tutaj to samo. Tak. Dobra. No i tyle. Wszystko chodzi. Takie zagadki to ja lubię. To są fajne zagadeczki. No i co? Symbol wieczności. Raport wydajności. Ups. No i rozwalony, co? Wschodni generator, moi drodzy, został tym samym uszkodzony i to poważnie. Dobra. No dobra, no to jeden mamy rozwalony.